Piłkarze Przemyskiego Czuwaju podejmowali szósty zespół tabeli Górnik Łęczna. Gospodarze wzmocnieni dwójką zawodników z trzecioligowego Kamaksu Kańczuga, Edwardem Słyszem i Maciejem Pindą, liczyli na korzystny rezultat, ale te plany szybko zweryfikowali grający w czerwonych strojach goście. Już w 15 minucie było 1-0 dla Górnika po celnym trafieniu na Zaruka. 4 minuty później Bugała podwyższył na 2-0, wykorzystując błąd Michalskiego. Od tego momentu gra się wyrównała, ale miejscowi zawodzili w sytuacjach podbramkowych. Dogodne sytuacje do zdobycia choćby kontaktowej bramki zmarnowali Waldemar Jaroch i Mirosław Szot. Bliski pokonania golkipera Górnika był także Błaszkowski, ale zamiast strzelać z 5 metrów niepotrzebnie szukał lepiej ustawionych partnerów. Czuwaj walczył ambitnie na całej długości i szerokości boiska, ale z tej walki niewiele wynikało. Co gorsza, gospodarze odsłonili się i z żelazną konsekwencją wykorzystali to grający z kontry goście. W 62 minucie padła trzecia bramka dla Górnika. Jej strzelcem był Rafał Szczytniewski. Ten gol zupełnie załamał kolejarzy, a strzelec trzeciej bramki dla Górnika zaliczył w tym meczu klasyczny hat-trick. Co ciekawsze, wszystkie trzy zdobyte przez tego napastnika bramki padły w ostępie zaledwie 3 minut. Obrona Czuwaju była przy tych akcjach zupełnie bezradna. Kontry gości były tak szybkie, że zdobywali oni gole, rozgrywając akcję z przewagą 3, a nawet 4 zawodników. Gdy było już 5-0, Górnik nieco spuścił z tonu, ale mimo tego zdobył jeszcze jednego gola. W 72 minucie spotkania Michalski dwukrotnie bronił nogami strzały, najpierw Góry, a następnie Szczytniewskiego, ale przy kolejnej dobitce Feliksiaka był już bez szans. Czuwaj przegrał wczoraj na własnym boisku z Górnikiem aż 0-6 i siłą rzeczy pożegnanie z kibicami przed ligową wiosną wypadło bardzo niefortunnie. Zdecydowanie lepszy Górnik niż Czuwaj. Sam wynik o tym świadczy. Zbyt łatwo tracone bramki, ale także niewykorzystane sytuacje, szczególnie po przerwie. I mecz przez to był ciekawy, szkoda tylko, że momentami wyglądało to jak gra do jednej bramki, a myślę, że obserwatorzy meczu tego by nie potwierdzili. No niemniej jednak sytuacji w drugiej części gry, gdzie mieliśmy możliwość nawiązania poprzez strzelenie jednej czy drugiej bramki tego kontaktu i grę na przynajmniej na ten jeden, na uratowanie jednego punktu, nie wykorzystaliśmy. Goście rozegrali po mistrzowsku rzut wolny. Myślę, że to w jakimś znacznym stopniu po tych kilku dobrych okazjach dla nas wpłynęło na zespół, że po prostu już czuł, że nie da rady nawiązać walki, chociaż dalej potem jednak były te momenty i było tych sytuacji. Mecz mógł się podobać, ale druzgocząca porażka i na pewno chwały zespołowi mi jako trenerowi nie przynosi. Po raz pierwszy pojawiło się dwóch nowych zawodników. Tak, wypada mocno podziękować szefostwu klubu Kama Skańczuga, że przyszło nam z pomocą. Jak było widać na meczu, byli to przydatni zawodnicy. Szkoda tylko, że Maciek Pinda doznał kontuzji. Jaka to będzie kontuzja, określi bezpośrednio lekarz, aby nie była jakaś kontuzją mocną, nie pozwalającą dalej grać czy trenować. Myślę, że tak nie będzie, bo zawodnik normalnie chodzi, tylko boli go noga w okolicy kolana. I Edek Słysz też pokazał się w kilku akcjach jako taki przebojowy napastnik. Przyszli nam z pomocą, chłopcy też chcieli się pokazać i chciałbym za to podziękować.